Nie mam w końcu odcinku kanale to jest ostatni prawdopodobnie odcinek z Footies, ponieważ jutro i właściwie w dalszej części odcinka będziemy mieli już y, dalszy content. I raczej w to nie będzie, chyba że jest jeszcze czwarty zestaw, ale z tego co wiem jest to już będzie przygotowanie do y, EAFC 25. Ale to zobaczymy w dalszej części odcinka. Natomiast ten moment nie chcę ryzykować, że nie będzie jakichś kart specjalnych w paczkach, więc wolę większość, którą mam otworzyć po prostu teraz. I też zostawić sobie mniej więcej nie może połowę z tego co y, będę miał później y, na właśnie ten kolejny event. Jeżeli chodzi o nowe SBC, też sobie to omówię po prostu e, później, bo na ten moment nic nowego nie ma. I zaczniemy sobie od odebrania nagród za Division Rivals i trzech playerpików 87+, plus. Trzez, trzy sobie zostawię na e, kolejny e, event, jeżeli taki będzie w ogóle. Mam nadzieję, że tak, bo na razie nic, tak mówię, e, w przeciekach nie słychać. E, zaczniemy sobie od tych 87+, plus. zobaczymy, czy tutaj jakąś kartę, może Futis uda się trafić w pierwszym Antonio 92. Lecimy z drugim. Jest znowu Antonio 92. Dobra, weźmiemy go w sumie i taką SBC do zrobienia z ikoną, więc tam go sobie wrzucimy. Trzeci to już nie ma, Antonio. Lineker 9.2 i z ZDVision Drive 94, w którym czy będzie coś dobrego? Raczej nie. I duplikaty wrzucamy do pierwszego dzisiaj picka z ikoną. Nie wiem ile będzie, chyba dwa dzisiaj, bo kolejne odświeżenie jest dopiero w sobotę, albo w niedzielę dopiero, więc to już będzie na kolejny. Odcinek z tego co kojarzę, ale może się mylę, może będą cztery. Zobaczmy, co będzie w pierwszym. Czy w końcu będzie coś dobrego? Jest fantastyczny traf Zico 96. Nie wiem, czy on dalej jest wart kilkaset tysięcy. Mam nadzieję, że tak. 800 tysięcy. Jeden z lepszych trafów w ostatnich tygodniach, na pewno. A już w Pirpiku z Ikoną. Na 100%. Ok, w sumie teraz sobie zobaczyłem, bo jest jedno SBC, o którym nie powiedziałem. Wyszło w środę i jest to SBC o kartę Futis z pierwszego, drugiego lub trzeciego zestawu z wyjątkiem ikon. Więc Zobaczmy, co będzie właśnie w tej paczce. Co uda się trafić? Jest Argentyna, napastnik. Chyba Milito. Więc jest kolejny duplikat, niestety. I dobra, kolejna paczka 10 zawodników 8,4 plus jest karta Futis. Szkocja. Lewy obrońca to będzie, w kto to będzie, Tirney? Chyba tak, tak jest, 86, a kto obok niego jest Zacha, 97, jego jeszcze nie trafiłem. Dobra, niech będzie teraz paczka 20 zawodników 83+, bo potrzebuje troszeczkę 83 e, w zespole pod inne SBC. Napastnik z Francji, kto to jest? Czy to jest Papin? Papin, 96 futis, dlaczego on się nie pokazał jako drugi? Kto to będzie, jeżeli chodzi o kartę Team Audition, czy jest to wyżej oceniona? Raczej nie, jest to white. Nie wiem, dlaczego e, karta papina się nie pojawiła jako e, pierwsza. I papina wrzucamy do ostatniego na ten moment RBCO o ikonę, e, które robiliśmy przed chwilą. I gdzie był Ziko. Zobaczmy, czy przebijemy to, ale będziemy się e, bardzo. Ale to będzie ciężkie do zrobienia. Zobaczmy, otwieramy i co będzie? Jest Petit 96. Chociaż tyle, że w końcu trafiłem dwie karty, których nie miałem, bo naprawdę ostatnie 8 tych glerpików to były same duplikaty. I jeszcze jedna paczka za Live plus no, 94 plus karty eventowe Zobaczmy, co będzie tutaj Czy będzie coś wielkiego? Jest Turcja, Lewy Obrońca Jest to chyba Kadioglu, więc e, bardzo, bardzo średnio Kto obok niego? Danso95 I dobra, ostatnia paczka chyba na ten moment Jeżeli będą duplikaty, to robimy jeszcze player pika. E, zobaczmy, co będzie tutaj Jest Austria, Środkowy Obrońca Dobra, zeskipujemy znowu danso, paczka po paczce i duplikaty wrzucone do playerpika kolejnego 92 plus z kartami eventowymi od euro, zobaczmy co będzie tutaj raczej nic, dobra także myślę, że widzimy się za chwilkę w nowym evencie i mamy zestaw czwarty futis. jak widzicie Sawa 99, Salah 99 jedna chyba z najlepszych kart myślę, że top 4 pod względem ze styk, na pewno jeżeli chodzi o tą edycję EFC jest Drogba, jest Carlos Alberto, jest naprawdę kilka fantastycznych kart po raz kolejny w paczkach, nowy zestaw ee, Kart specjalnych z poprzednich eventów, m.in. Mbappé, Hernandez 98, Messi 99, yy, wszyscy są w paczkach. I ja przed chwilą yy, otworzyłem ponad 120 pierpików 82, plus i za chwilkę wam pokażę to, co trafiłem. I, i obok tego, jeszcze, co zaraz wam będę pokazywał yy, na liście, mam jeszcze duplikaty, które za chwilkę wam pokażę. To są te najlepsze, te z karty specjalne, które trafiłem. Nie było ich aż tak dużo, myślę, że troszkę więcej yy, trafię. Jak widzicie, to jest chyba już 20, yy, 20, kart, 20 kart specjalnych. I chyba dotąd, mniej więcej, chyba tu są już z poprzedniego zestawu. Także 30, chyba 5, może 40 razem z tymi duplikatami kart specjalnych. Niestety 0 kart Futis. Tutaj szkoda trochę. I obok tych kart, które wam pokazywałem przed chwilą, jeszcze te duplikaty, więc całkiem ok I naprawdę mnóstwo, mnóstwo kart złotych. Także teraz jeszcze 3 playpiki 87+. Zobaczmy, czy jakąś kartę Futis uda się trafić. W pierwszym niestety tylko Kin, kin 90%. Oby ten drugi był lepszy, co się pojawi, jest Perkam 92, który też ma kartę Futis 97, więc troszeczkę szkoda, że jego karta w innej wersji się pojawiła. I trzeci player pick, Team of The Season, Uber Moy. I dzisiaj po raz kolejny odświeżył nam się Player Foodies 94+, i oczywiście to już mam zrobione z tych duplikatów, które wcześniej widzieliście, więc zobaczmy, co będzie w tym Player Picku 94+. I po nim przejdziemy do omówienia contentu. Zobaczmy, czy będzie coś dobrego. Mam nadzieję, że tak. Jest maszczelano, jest Kolomłani. Nie jest najgorzej, ale zawsze mogło być troszeczkę lepiej. Kolomłani 97, fajny overall, ale nie sądzę, żeby ta karta była jeszcze coś warta. 100 tysięcy i jeżeli chodzi o nowe SBC, tutaj się troszeczkę nowych rzeczy pojawiło, między innymi ulepszenie draftu, codziennie można zrobić sobie raz. Jest skład ocenia 82, nie patrzyłem szczerze mówiąc, ale tak było zawsze, więc tak jest, dokładnie. I jeżeli chodzi o karty, jest la 98, ale jest on bardzo drogi i szczerze mówiąc chyba tej karty nie będę robił. Czekałem na jakąś bardzo dużą kartę, czy la ją jest. Ale już jesteśmy na tym etapie gry, że po prostu nie będę go używał, bo mam karty wydaje mi się, że lepsze albo na tym samym mniej więcej poziomie, więc bez sensu, żebym robił 18 składów i to jeszcze bardzo, bardzo drogich. Gdzie za chwilę wydaje mi się, że będziemy mieli kilka jeszcze SBC na 99 karty, więc te bym bardziej wolał sobie robić niż yy, po prostu Ginole. Na pewno nie będzie grał on zamiast Eto, yy, Halanda 99 czy yy, Dark Więc chyba rezygnuję z Ginole i czekam na jakieś inne SBC, i po prostu będziemy karty, duplikaty wrzucać do yy, SBC z player pickiem 92. Plus kart specjalnych, które się też również dzisiaj pojawiło i można trafić już karty z czwartego zestawu. I zanim jeszcze do paczek do zadań sezonowych, bo tutaj też pojawiło się kilka fajnych rzeczy. Między innymi codzienne rozgrywki futy trzeba rozegrać trzy mecze i dostajemy kartę Gejoro 98. Chyba najlepsza karta w tej edycji, darmowa, jaką jej nam dało w zadaniach sezonowych. Niesamowita karta za darmo, za trzy mecze dziennie przez 5 dni. I do tego jeszcze tutaj mamy kartę. Brazyliki 96 na środkowej obronie i Hiszpanki 96 na prawej pomocy i jeszcze na Hiszpanka 96 na środkowej pomocy. I Dodo za 5 meczów macie kartę Dodo 95 na prawej obronie. I tutaj jeszcze jedno zadanie, gdzie jest Zola właśnie z draftu, gdzie trzeba wygrać 8 meczów w drafcie, i macie kartę Zoli, Lakazeta i kilkanaście paczek. Naprawdę dzieje się dość sporo. I dobra, myślę, że możemy przejść już do paczek. I zaczniemy sobie może od jakiejś większej, a kolejne już tylko te, w których coś będzie. Zaczniemy od 10 zawodników 85+. plus Bez karty Futis, niestety. E, prawy Pomocnik z Ekwadoru. Nie mam pojęcia kto to jest. Kto to będzie? Minta. I karta Team of Kart Team of the w tym zestawie jest dużo więcej niż w poprzednich, więc nie będzie problemu, żeby wrzucać je do SBC. I duplikaty wrzucone do pierwszego dzisiaj, player Pika 92. Zobaczymy, co będzie. Niestety, nic, nie to dzień 4. Lecimy dalej z paczkami. I kolejna paczka 1084. Plus. Jest pierwsza karta Futis Irlandia, Środkową Wąsik. To będzie Kind. Po raz drugi chyba dzisiaj trafiony, ale to nieważne. Najważniejsze jest teraz, kto się pojawi. Jest to chyba Hero. Z tego co widzę? Może Juli? 96? Jao Felix 97. Wow! Szkoda, że nie z Barcelony. Ale i tak traf naprawdę bardzo dobry. Wow, nie spodziewałem się takiej ceny. Okej, okay, na pewno nie jest on wart 1,5 miliona, myślę, że jakieś 500-600 yy, tysięcy. Bardzo dobry traf. I duplikaty wrzucone do drugiego playerpika, 92. Zobaczmy co będzie tym razem. No nic. I kolejna 1084, ale chyba nic to nie będzie. Skipujemy, to jest ta a jednak, mogłem zostawić. To jest aktualnie najlepsza karta Team of the Season, która jest dostępna w paczkach. Bastoni 96, 100 tysięcy. Dobra, kolejna 1084 jest druga karta Futis. Co będzie tym razem? To jest Hapacho? Czy nie? Hinkapi 92. Kto się pojawi tym razem? Oby nie był to duplikat Felixa tylko coś nowego. Kto się pokaże? Jest to niestety GC 95. I kolejna 1084 jest chyba ikona! Serbia, Środek obrońca. Czy to będzie widzieć? To jest widzieć. Jest widzieć, ale niestety nie ten, o którego mi chodziło. I obok niego Rui koszta, nie ikona, tylko niestety karta bohatera. Ja dalej nie mogę trafić, dziewięćdziesiąt 97. Nie wiem ile player już z tymi kartami otworzyłem, ale bo ich, myślę, że spokojnie z 50 i dalej go nie trafiłem. I słuchajcie, na tym sobie chyba zakończymy player pickiem czwartym e, 92 plus w dzisiejszym odcinku. Dwie karty nowe, futis e, trafione, naprawdę myślę, że dość sporo się dzisiaj działo. Mam mnóstwo paczek, ale nie mam za bardzo SBC, do którego bym wrzucał duplikaty, tak mówiąc, i nie chcę robić, czekam na kolejne SBC, prawdopodobnie będzie to Mia Ham, która wyjdzie e, w sobotę albo w niedzielę. Więc do tej pory po prostu zbieram paczki i potem będziemy robili jakieś wielkie SBC. Ostatni player pick, zobaczmy czym zakończymy. Marki Nizos 96, więc... E, nie najgorzej. Także możecie pisać w komentarzach, co wam udało się trafić z nowego zestawu footies i widzimy się za 2-3 dni w kolejnym odcinku na kanale. Na razie!